Za namową kolegi zapisałem się w staż do koła łowieckiego Orange. Jest to koło wojskowe w Braniewie. Po roku czasu bycia kandydatem na kandydata zostałem przyjęty jako kandydat właściwy i uczestniczyłem, tak jak każdy myśliwy musiał uczestniczyć w pracach gospodarczych koła, na rzecz koła. Kiedy nie mogłem uczestniczyć w tych pracach, ponieważ prowadzę działalność i wiąże się to z wyjazdami po całej Europie. Płaciłem pieniądze dla ludzi, żeby ci ludzie pracowali za mnie przy grodzeniu na przykład pól z kukurydzą, czy przy budowie domku, który w tym czasie budowało koło Orange. Przez te 3 lata ciężkiej pracy po tych 3 latach zostałem skierowany na kurs. Kurs odbyłem w Elblągu. Po ukończeniu kursu, egzaminy, stałem się upragnionym myśliwym i złożyłem podanie do koła, w którym odbywałem staż. Ku mojemu rozczarowaniu, zdziwieniu, oprócz wpisowego musiałem wpłacić jeszcze dobrowolną darowiznę w wysokości 5000 zł, abym mógł uczestniczyć w polowaniach i być pełnoprawnym członkiem koła. Nie zgodziłem się z tym, bo w trakcie trwania tego stażu, kiedy wpłacałem pieniądze jako stażysta na darowizny na rzecz koła i pracując i wykonując naprawdę kupę roboty w tym kole, powiedziałem, że nie zgadzam się z tym i nie wpłacę tych. Zabrałem się i poszedłem. Zwróciłem się z prośbą do wprowadzającego myśliwego, który mnie wprowadzał do tego koła o pomoc. Udało się znaleźć drugie koło, które no, można powiedzieć, przyjęło mnie z otwartymi ramionami. Nie oczekiwali ode mnie żadnych pieniędzy, tylko skromne wpisowe 1500 zł i wykonanie kilku ambon dla koła, ponieważ nie byłem na stażu, no to żeby to jakoś tak to też wyglądało i myśliwi, żeby to zaakceptowali. Tak. Więc sprawiło mi to ogromną przyjemność wykonanie następnych ambon. Zrobiłem ładne ambony w łowisku. Brałem czynnie udział w dokarmianiu zwierzyny, w organizowaniu karmy. Cały ten okres, co prawda krótki okres, ale bardzo aktywnie spędzałem w łowisku. Nie oglądałem się, czy ktoś to zrobi za mnie, po prostu, czy ktoś jeszcze zrobi. Jak było nas kilku kolegów takich, którzy mieli wolny czas, bo dużo ludzi pracuje, jest przyjezdnych, no to zbieraliśmy się i wykonywaliśmy wszystkie te prace, dokarmiliśmy zwierzynę, poprawialiśmy ambony. Tak naprawdę to na tym stażu to w zasadzie to nie miało nic wspólnego w ogóle z polowaniem, ponieważ na polowaniach zbiorowych niejednokrotnie myśliwi wręcz wywierali nacisk na prowadzących polowanie, żebym stanął na linii, żebym stanął razem z myśliwym, nie tylko naganka i naganka i naganka. Niejednokrotnie natomiast zbywało się to takim określeniem nie wpierdalaj się, nie wpierdalaj się, on jest tu od tego, żeby zapierdalać. Tak to wyglądało. Jak się ktoś pomylił, bo nie znał jeszcze dobrze terenu, no to setki wulgaryzmów w kierunku danego naganiacza. Nieraz i mi się tak oberwało. Natomiast jak były jakiekolwiek imprezy, to trzeba było wywozić pijanych kolegów, trzeba było wręcz ich wynosić, zanosić, zażyganych, zapitych. No, był to przykry widok. Żonie w pewnym momencie już to zaczęło się nie podobać. Ja też mi się to nie podobało, ale to już tak naprawdę ten staż dobiegał końca i chciałem mieć już to wszystko za sobą. I tak naprawdę to się polować nie nauczyłem. Jak długo trwa staż kandydacki w kole? Rok tak jak wszędzie. A tu mi piszą co innego. A Proszę tam wie pana. pan, pisać to każdy Nie no, może, co rzeczywiście. spróbuje na język. Czy prawdą jest, że myśliwi na swój koszt wykonują urządzenia łowieckie, na przykład ambony? Nie myśliwi, Prawdą tylko jest taką, żeśmy podjęli u stażyści. siebie decyzję, że Nie. każdy myśliwy, jak Stażysta, przychodzi do nas, stażysta. to go informujemy o Nie, tym, chodzi. że w czasie stażu musi nam postawić jedną ambonę. Jedną. I wcale się z tego nie wycofujemy. I kto Rozumiem. chce przyjść do nas na staż i być później myśliwym, każdy jeden powiedzmy, albo się godzi na to, na nasze warunki, albo się nie godzi. Czy prawdą jest, że zafundował, zasponsorował kominek do domku? Kominek?
Tak. Nic o tym nie wiem. Nic. Płacił nam, powiedzmy, na konto, jak był na stażu, 1000 zł. Ale czego dotyczyła ta wpłata? Płacił dobrowolnie, powiedzmy, jak był na stażu, bo myśmy akurat byli w trakcie budowy siedziby swojej i tego. I apelowaliśmy do myśliwych, do stażystów, jak ktoś może, to albo niech pracuje, albo niech jakieś tam drobne datki wpłaca. No i on wpłacił akurat 1000 zł. No. Ta wpłata została zaksięgowana i oczywiście... Tak, oczywiście. Czy ta darowizna była zgłaszana do Urzędu Skarbowego? Wie pan, to trzeba rozmawiać z księgowym. Rozumiem. Na 100% nie powiem, bo nie mam przed sobą dokumentu. Czy prawdą jest, że myśliwi wpłacali dodatkowo poza wpisowym, aby zostać przyjętym do koła darowizny po 5000 zł, po 10000? Tak, wpłacali. Wpłacali, to... proszę pana. Rozumiem, ale chodzi mi o to, czy stażyści wpłacali. Nie, no jak stażysta mógł wpłacać? Czy wpłacał stażysta? Stażysta? Znaczy, nie, 5, absolutnie. 5000? Tylko myśmy powiedzieli tak. Każdy, kto chce wstąpić do naszego koła, to proszę bardzo, oprócz wpisowego, my powiedzmy ustalamy taką stawkę, że w granicach 5000 proszę wpłacić na rzecz budowy, powiedzmy, robionej inwestycji. No. Mhm. I kto chciał przyjść do koła, to wpłacał, a kto nie chciał, to nie przychodził. Tak jak Podgórski odbył staż, nie zgodził się z tym, żeby wpłacić te 5000, poszedł do innego koła. Tam go przyjęli. Nie miał szans na przyjęcie do koła, gdyby nie wpłacił tych, skoro nie wpłacił tych 5000. Tak, było, powiedzmy, powiedziane, że i mówię, jest jakaś uchwała na to? Wpłat, bo mieliśmy, oni już skargę pisali do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Była z Naczelnej Rady Łowieckiej komisja wyznaczona, bo CBA skierowało to do Naczelnej Rady Łowieckiej. I była wyznaczona komisja, przyjechała, siedziała tu 3 dni, badała wszystko, między innymi rozmawiali z panem Podgórskim, też wzywali go tutaj, nie wiem co im tam mówił, bo ja przy tym nie byłem. W każdym bądź razie nie stwierdzili żadnych, proszę pana, jakichś przewałów, a powiedziano nam jeszcze, że powiedzmy podziwiają nas za naszą gospodarność. Bo my oprócz tego, że wybudowaliśmy dom o kubaturze 300 metrów, to jeszcześmy pobudowali go na działce 4 hektarów i 20 arów, któreśmy kupili od agencji. A jakie zadania jeszcze? Czego się uczą stażyści podczas odbywania stażu? No wie pan jest związany z łowiectwem? Tak. No to jak pan jest związany, to pan chyba wie, czego się uczą stażyści. Ambona zbudowana rok temu. Ja się pytam, czego się uczą. Mniej więcej o tej porze roku. No wie pan, to jest dla mnie, to jest takie, wie pan, no pytanie nie za bardzo ciekawe. Bo uczą się tego, ambonę, co mówi, to narzuca im. Brać udział, teraz akurat się nie dokarmia. W dokarmianiu mają brać udział, powiedzmy, w polowaniach zbiorowych i no, cały szereg innych prac wykonywania na rzecz, powiedzmy, koła. No. Rozumiem, no ale co z zagadnień łowieckich się uczą oprócz prac fizycznych? No czego się uczą, panie? Jak przychodzi na polowanie, to widzi, co tam się dzieje i to chyba dla niego jest jakaś nauka, a nie harów. Czyli uczy się polowania. No oczywiście, no wszystkich, proszę pana, rzeczy tych ma każdy przydzielonego wprowadzającego. Ten wprowadzający mu tam chyba ma prawo go zabrać na polowanie indywidualne, ma prawo mu przekazać powiedzmy swoją wiedzę łowiecką, a czy on mu tam przekazywa, no to chyba najlepiej wie ten stażysta. Czy prawdą jest, że jedna z ambon została sprzedana myśliwemu z tych, które wykonał pan Podgórski? Proszę pana, no ja nie wiem, no jakie panie takie drobiazgi pan nie będzie tutaj pytał, nie tego. Czy ona została, ona jest własnością koła. Ambona zbudowana rok temu. No ale na nią podobno wziął to pieniądze. Proszę pana, no, ja no i dalej będziemy polować, ale kolega... w tym załóg.
No właśnie, usiłuję ten zaułek wyliczać, bo skoro na tą ambonę, mam jakąś wiedzę, to chcę ją zweryfikować. Liczę na pańską wiedzę, która mi w tym pomoże. Proszę pana, każdy myśliwy, który przychodzi do nas ambona. Z zewnątrz, musi mieć dwie ambony. Takie mamy wewnętrzny, powiedzmy, regulamin w kole. Musi mieć dwie ambony. Znaczy musi je wykonać. Albo wpłaca pieniądze. No i akurat, powiedzmy, jeden z myśliwych wolał wpłacić pieniądze, niż budować tą ambonę. No ale tutaj... I wpłacił pieniądze, a myśmy mu przydzielili do obsługi akurat tą ambonę po Podgórskiej. No. No i akurat myśliwy, który przyszedł, powiedział, że dla niego jest lepiej wpłacić pieniądze i żeby koło mu zabezpieczyło tą ambonę i on wpłacił do koła pieniądze, a myśmy, powiedzmy mu, w obsługę dali akurat tą ambonę po Podgórskiej, bo Podgórskiej już u nas nie był. Czy to był ten myśliwy, który po dwóch dniach przynależności został wybrany delegatem? Halo? Na, no tak, na zjazd okręgowy? Proszę pana, to był ten myśliwy, który był u nas prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej. Ale dwa dni należał do koła, jak został delegatem, tak? Znaczy to... Proszę pana, mnie to się wydaje, że pan jest, ja nie wiem, co pan chce osiągnąć przez to wszystko, o czym pan ze mną rozmawia. Chcę wyjaśnić te rzeczy, których dostałem wiedzę z jednej strony. Chcę ją teraz zweryfikować u pana. Miał więc taki, ja panu mówię, że to nie miejsce? Był przeciętny myśliwy, proszę który pana, nie czy wiadomo on po dwóch dniach, co robił, czy ten tylko myśliwy... to był prezes Dobrze. Okręgowej Rady Łowieckiej. Czy przyszedł tego... do nas na członka, no. I w ciągu dwóch dni został wybrany delegatem na zjazd. Ale w ciągu czy dwóch dni, czy tygodnia, czy miesiąca. Ale czy to tak nie było? Nie wnikajmy, bo ja akurat nie mam tutaj daty, kiedy on wstąpił i kiedy został wybrany. Jestem na Jasne. Wybraniu ogólnym i proszę pana uzyskał chyba 80% głosów. Ile? Chyba 80% będących na sali. Ja go nie mogłem przyjąć w piątek, a w niedzielę go zrobić delegatem, nie? No. Tak ta komisja do mnie przyjechała. Tak jak mówię panu, siedzieli parę dni, księgowość całą sprawdzali, wszystkich funkcyjnych, powiedzmy, z zarządu. Naprawdę, powiem panu szczerze, powiedzieli mi słownie, że są zbudowani tym, co zostali w tym kole. A to, że tam wie pan Podgórski, szczęście, że on może nie wziął tam jeszcze sobie innych nazwisk nie dopisał, tylko pan mi nie chce o nich mówić. Nie, to pan wymienił nazwisko Podgórskiego, a nie ja. Podgórskim oczywiście, że porozmawiam, bo przecież to jest rzecz naturalna.